Udowodni, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b prawdziwa jest następująca nierówność. Na początku warto zapisać tę z pozoru mało ważną informację, że a i b są to liczby dodatnie. Ten zapis automatycznie nam reguluje warunki związane z mianownikiem. Zauważ, nie muszę tutaj pisać, że a jest różne od zera. Tutaj, że b jest różne od zera, a tutaj, że a plus b jest różne od zera, ponieważ ten zapis już nam to wszystko reguluje i sprawia, że te mianowniki nigdy nie będą zerem. Teraz ten zapis jest troszeczkę trudny, ponieważ jest mianownik, więc należy całą nierówność pomnożyć przez wspólny mianownik. Wspólny mianownik to będzie 2, które występuje tutaj w obu mianownikach oraz a, b, no i ten mianownik, a plus b w nawiasie. I teraz przepiszemy naszą nierówność, i jak widzisz, zapisałem ją w taki rozciągnięty sposób, ponieważ każdy z tych elementów, zarówno pierwszy, jak i drugi, jak i trzeci, wymnażam przez to, to wyrażenie. Teraz skracamy to, co jest do skrócenia, czyli tutaj 2a i 2a się skróci, 2b i 2b się skraca. A plus B i A plus B się skraca. Dalej, tutaj przepiszemy B razy nawias. Tutaj mamy A, widzisz, nieskreślony, czyli plus A razy nawias. I za znakiem nierówności 2AB razy 2, czyli 4AB. Wymnażamy teraz B przez nawias. B razy A to AB, B razy B, B kwadrat, A razy A, A kwadrat. A razy b, ab, i tutaj przepisujemy. Tutaj już coraz bardziej to wszystko przypomina wzór skróconego mnożenia. Mamy a kwadrat, ab i ab to 2 ab i b kwadrat. Prawą stronę przepisujemy. Lewą stronę nierówności możemy zwinąć we wzór skróconego mnożenia, ale z kolei prawe wyrażenie będzie nam tutaj mocno utrudniało sytuację. Więc to wyrażenie przeniesiemy na lewą stronę. Więc to wszystko przepiszemy bez zmiany, a ten element przenosimy na lewą stronę, zmieniamy stronę, zmieniamy znak. A kwadrat przepisujemy, tutaj 2ab minus 4ab to minus 2ab plus b kwadrat i znaki 0 przepisujemy. I tu już widzimy jawny wzór skróconego mnożenia, możemy już od razu zapisać. A minus b, do kwadratu jest większe od zera. No i teraz dajmy jeszcze końcowy zapis. Ta nierówność jest prawdziwa dla dowolnych liczb rzeczywistych ab, więc w szczególności również dla liczb dodatnich. To kończy dowód. Więcej zadań i testów na matwis 24pl Jeśli Ci pomogłem, daj suba i łapkę.